Proszę Państwa, wypowiedź będzie o ataku Putina na Polskę, ale tytuł nie jest to tytuł przewrotny, tylko Cyryl jak Cyryl, ale ten brak logiki. Kiedy powiedziano nam, że po 2 latach jakichś tajnych kompletów, tajnych rozmów prowadzonych między jakąś cerkwią rosyjską, a częścią Episkopatu Polskiego, ma przyjechać do Polski Kirył I, to ja na swojej stronie internetowej, nawiasem mówiąc, proszę bardzo, wchodzić na stronę dakowski.pl, bo z tajnych kompletów nie zauważyłem, żeby ktoś wchodził. Napisałem na czołówce, teraz przeczytam. Da zdrawstwuje Kirył I. Władimir Michajłowicz Gundiajew, wieloletni agent KGB o pseudonimie Michajłow, szef cerkwi Putina. A jaki biznesmen, bo on robił biznes i ze skrobankami, i z narkotykami, i z przemytem elektroniki do Rosji. Ale oczywiście takim przemytem, który był dozwolony przez jego etatowych szefów z KGB. Otóż pisałem wtedy, będzie się jednał w Polsce ze swoimi. Także z tymi, co tak sprawnie przygotowali Smoleńsk. Tyle było na czołówce mojej strony. A teraz chcę Państwu tą sprawę rozszerzyć. W tej potwornej propagandzie, która między innymi wyrażała się w tym, że część biskupów nakazała we wszystkich kościołach czytać to prywatne, polityczne orędzie Kiryła Pierwowo i arcybiskupa Michalika, to było orędzie, które zostało podpisane w Zamku Królewskim i podpisali ci panowie, nawiasem mówiąc, wtedy się dowiedzieliśmy, że arcybiskup Michalik w swoim czasie był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Zefir, dlatego cała ta akcja zamiast Wiatr od Wschodu to została nazwana prześmiewczo Zefir ze Wschodu. Więc ci biskupi, jeden katolicki, a drugi schizmatycki cerkwi rosyjskiej, nawet się nie przeżegnali. Po prostu w otoczeniu pani HGW, jakiegoś pana Bulkomorowskiego i podobnych, podpisali swój dokument. Otóż to, co jest straszne, to jest to, że tu zostały pomieszane 3 zupełnie różne płaszczyzny. Jedna, zostało powiedziane, że to jest jakieś pojednanie między cerkwią prawosławną, a cerkwią, kościołem polskim, ale proszę Państwa, my jesteśmy w kościele katolickim, natomiast nie ma czegoś takiego jak całość cerkiew prawosławna. Jest kilkadziesiąt cerkwi autokefalicznych. Kefas, jak Państwo kojarzą, to jest Piotr, czyli skała. Otóż każdy z tych generałów czy agentów, którzy jest na czele jednej z tych odłamów cerkwi prawosławnej, w tym wypadku mówię o Kirył I, to znaczy Gundiajew, oni są autokefaliczni, to znaczy każdy dla siebie jest kefasem, każdy dla siebie jest Piotrem. W związku z tym nie ma możliwości jakiegokolwiek dyskusji czy dialogu z cerkwiami prawosławnymi, bo ich jest wiele i nie mają takich dogmatów, jak ma Kościół katolicki oparty o prawdziwego Piotra, prawdziwego kefasa. Więc ta sprawa, czyli rozmów między Kościołem prawdziwym, Kościołem katolickim, a jednym z wielu kościołów schizmatyckich, nie została w ogóle w tych mediach oficjalnych, ani kościelnych, ani tych TVN-owskich poruszona. Natomiast cerkiew, ta autokefaliczna rosyjska, ona uzurpuje sobie panowanie nad innymi cerkwiami prawosławnymi, co jest przez pozostałe cerkwie zupełnie wyśmiewane czy obśmiewane. Jeszcze wpływy KGB na Ukrainie są tak silne, że mogą próbować przechwytywać
cerkwie na Ukrainie, ale już patriarchat Konstantynopola, no to wzrusza ramionami w ogóle na jakieś uzurpację III Rzymu, czyli tej właśnie, tego co nazywamy, nie prześmiewczo, ale dość realistycznie, cerkwią Putina. Więc trzeba odróżnić władcę Rosji i jego podwładnego właśnie seksota, czyli sekretny zatrudnik Michajłowa, który się nazywa teraz Kirył I, władcę Rosji, który porozumiewa się z obecnymi namiestnikami władców Polski. Tak jak właśnie ból komorowski czy postępowy odłam episkopatu. Otóż musimy to odróżnić od istotnej bardzo sprawy, to znaczy płaszczyzny, to znaczy porozumienie między narodem rosyjskim i narodem polskim. My, Polacy, mamy ogromną życzliwość dla narodu, powtarzam, rosyjskiego, tak i do jego ciemnych, ale cierpliwych i pokornych mas, jak również do jego wielkich, dla jego wielkich osiągnięć kulturalnych w przeszłości czy obecnie. Jest to naród ciągle jeszcze żywy, ale nic w porozumieniu się tego Gundiajewa z częścią Episkopatu Polski nie ma żadnego związku z porozumieniem się między narodem rosyjskim czy intelektualistami rosyjskimi, a narodem polskim intelektualistami polskimi. Natomiast najważniejszą sprawą z tych wszystkich jest to, że katolicyzm i papież są prawdziwymi depozytariuszami prawdy Chrystusowej. Jest to, że Matka Boska najpierw w Fatimie, a później w Tuj, w objawieniach danych siostrze Łucji, mówiła o konieczności przeprowadzenia nabożeństwa pięciu sobót, pierwszych sobót miesiąca i nabożeństw przepraszających za nasze grzechy, za grzechy ludzi, nabożeństw wynagradzających. To są pięć pierwszych sobót, proszę zwrócić gorącą uwagę i wziąć w tym udział. Mówiła również, że konieczne jest poświęcenie Rosji przez papieża jej niepokalanemu sercu. To się nie stało. Są dowody jednoznaczne, tak od siostry Łucji, jak i od papieża Benedykta XVI, że nie było poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Część z Państwa słyszała w tej propagandzie, że ojciec święty Jan Paweł II poświęcił Rosję. Jest to ewidentne kłamstwo. Sam Jan papież II mówił, że on, mamy te dokumenty, on poświęcił świat. Czy po cichu w myśli gdzieś sobie dodał, a to ja również poświęcam Rosję, tego nie wiemy. Natomiast siostra Łucja powiedziała, że te poświęcenia świata nie spełniły oczekiwań Matki Bożej. W związku z tym była ogromna i jest ogromna krucjata różańcowa o poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Maryi przez tego papieża, czyli przez Benedykta XVI. I mamy nadzieję, że ta krucjata jakoś wpłynie na to, by jednak Ojciec Święty nie tyle zechciał, co przełamał się i poświęcił Rosję niepokalanemu sercu. Dlaczego to jest dla Polski i dla Polaków takie ważne? Poza tymi różnymi kłamstwami Gundiajewa i jego kolegów, mamy przecież prawdziwe objawienie Matki Bożej, bo Fatima jest objawieniem prawdziwym, w którym to Matka Boża powiedziała, że to jest środek, czyli ta krucja, poświęcenie Rosji przez papieża, jest środkiem, przez który Rosja się nawróci. Jeśli to jest środkiem, to nie jest działalność symboliczna. My możemy w tym pomóc. Ostatnio podsumowano roczną krucjatę różańcową, w której błagaliśmy na całym świecie Matkę Bożą o to, by Benedykt XVI poświęcił Rosję. Okazało się, że to odmówiliśmy około 12 milionów różańców. Pewnie za mało. Pewnie byliśmy nie dość pilni
nie dość pokorni, ale zawsze mamy nadzieję i mamy możliwość, by wybłagać od nieba to, czego niebo żądało od papieży. A naszym zadaniem, ponieważ nam się jakoś w tym sensie ludzkim spieszy, no nie wiemy, czy w ogóle jeszcze będą jakieś przyszłe pokolenia lub jak one będą żyły, ale nam się spieszy o tyle, że jeśli nam się uda wybłagać, poprosić niebo, czyli Matkę Bożą, pośredniczkę wszystkich łask i przez nią Boga w Trójcy Jedynego o poświęcenie Rosji, to wtedy Rosja się nawróci. Co to znaczy nawrócić się? Nawrócić się to jest nawrócić się na prawdziwą wiarę, na katolicyzm. I to jest możliwe w sensie socjologicznym, politycznym, to jest możliwe. Ja znam dobrze Rosję i wiem, jak ogromna część uczciwych, poczciwych ludzi jest tam zafascynowana prawdą, ale prawdą katolicką, a nie prawdą dialogu, czy to między agentem a agentem, czy też między politykiem i politykiem, to nie jest istotne. W Rosji naród chce, potrzebuje przejścia na prawdziwą wiarę. I jeśli to uda nam się wyprosić w niebie u Pana Boga przez pośredniczkę, żeby to się stało, wtedy nastanie pewien czas pokoju. Bo dokładnie tak powiedziała Matka Boża siostrze Łucji. Zobaczcie zresztą Państwo, że najróżniejsi, bardzo dziwni ludzie bardzo szybko zostawali beatyfikowani, a siostra Łucja zapadła dziwne, straszne milczenie. Przecież to jest siostra wyjątkowo świętobliwa, w sensie ludzkim można powiedzieć święta, ale jak na razie nie słyszymy o procesie, ja w każdym razie nie słyszałem o procesie beatyfikacyjnym czy kanonizacyjnym siostry Łucji. A on musi nastąpić, bo tu jest prawda. W związku z tym proszę Państwa, byście modlili się za tych wszystkich księży i biskupów, którzy nie dopuścili do mówienia w Kościele o tym pojednaniu między jakimś tam politycznym pojednaniu między agenturą z cerkwi Putina a częścią episkopatu w Kościele w Polsce i byście się modlili o to, by wreszcie Matka Boża zgodziła się na to i wyprosiła to, by Rosja została poświęcona jej niepokalanemu sercu. Z Panem Bogiem. Oh,